Patrol Włocławek i Dni Włocławka. Po raz kolejny prezentujecie się, tym razem wyjątkowo przed Muzeum Etnograficznym. No właśnie, przed Muzeum Etnograficznym, do tego zabytkowe sprzęty, zabytkowe i wyjątkowe sprzęty, tak jak zresztą widać za moimi plecami. Można powiedzieć, że w tym roku debiut, tak, podczas Dni Włocławka jako Patrol Włocławek, ponieważ no, jesteśmy stowarzyszeniem, ale w trakcie rejestracji. Czekamy cały czas z utęsknieniem na to, żeby wpisano nas do rejestru sądowego i wtedy już będziemy działać jakby no, na 100%, można powiedzieć. W sierpniu wielkie wydarzenie, już zachęćmy. Tak jest, w sierpniu wielkie wydarzenie, ale jeszcze będziemy mieli okazję, żeby zachęcić do tego wydarzenia w drugiej połowie lipca podczas pikniku militarnego właśnie we Włocławku na strzelnicy, na byłej strzelnicy wojskowej. Natomiast to wydarzenie to jest trzeci już kujawski zlot pojazdów militarnych i terenowych, który będzie miał miejsce w Choceniu nad przepięknym jeziorem Bożymowskim. Praktycznie zlot jest bardzo szczególny z kilku względów. Przede wszystkim zlot na samej plaży nad przepięknym jeziorem. Tor offroadowy do tego jezioro, gdzie można pływać. W zeszłym roku gościliśmy PTS-a z Muzeum Sprzętu Wojskowego z Mazur. W tym roku również mamy kilka niespodzianek dla zlotowiczów, ale nie tylko dla zlotowiczów. Dla wszystkich, którzy odwiedzą właśnie miejsce zlotu w dniach 1-3 sierpnia w Choceniu. Jak zachęcić, żeby przychodzili ludzie, oglądali, podglądali Was, ale dołączyli również do Was, bo przecież zwiększa się to grono z roku na rok. No właśnie, bo my jesteśmy takimi troszeczkę szalonymi ludźmi, którzy postanowili za swoje pieniądze kupować czasami złomy, tak? Oczywiście złomy w cudzysłowie, bo te wszystkie pojazdy, które tutaj widać, one no, w momencie, kiedy je kupowaliśmy, raczej średnio nadawały się do jazdy. W jaki sposób udało je się mechanicznie naprawić? Już zaczynają wyglądać tak, jak trzeba. I co ciekawe, takich ludzi jest bardzo dużo również we Włocławku. My jakby tworząc to stowarzyszenie, tworząc tą naszą grupę, postanowiliśmy zrzeszyć się po to, żeby było nas więcej. Dzięki temu dzisiaj tutaj mamy te wszystkie pojazdy i tak ziarko do ziarka zbiera się. Okazuje się, że jest naprawdę dużo, dużo ciekawego sprzętu. Akurat w naszym przypadku o takim nachyleniu militarnym. Tylko mężczyźni, a kobiety? Oj, kobiety są oczywiście, bo bez kobiet tego rodzaju inicjatywy nie miałyby miejsca. To nie jest tak, że żony strasznie na nas się wściekają za to, że tam się taplamy w błocie, czy spędzamy godziny w garażach naprawiając te sprzęty. Zawsze staramy się rodzinnie organizować tego rodzaju imprezy. Między innymi ten zlot w Choceniu, o którym mówiliśmy wcześniej, jest zlotem rodzinnym. Tam właśnie przyjeżdżają całe rodziny, malutkie dzieciaczki, osoby starsze, czasami kilka pokoleń tak naprawdę tam się znajduje. Ale oprócz tego jeździmy na różnego rodzaju imprezy, takie w całym kraju można powiedzieć. Przed nami Darłowo, tak? Jeden, jak nie największy zlot pojazdów militarnych w Polsce. I tam właśnie jedziemy całymi rodzinami, robimy wielkie obozowisko i wspólnie tam i biesiadujemy, i bawimy się, i poznajemy nowych ludzi, i poznajemy nowe sprzęty, i uczymy się wszystkiego razem, wspólnie, od najmłodszych do najstarszych.